czwarty jarmark bożonarodzeniowy w gminie Łukowica. Bardzo się cieszę, że z roku na rok jest coraz więcej stoisk przygotowanych przez szkoły z terenu gminy Łukowica, przedszkole samorządowe, przedszkola niepubliczne, klub seniora, koło pszczelarzy, koła gospodyń wiejskich, Schorec Młyńczysk. Są też stoiska przygotowane przez gospodarstwa agroturystyczne w Zielonym Gaju i gospodarstwa agroturystyczne Owieczka. Tam można zobaczyć żywą szopkę. Jest też jemioła, żywe choinki. Bardzo się cieszę, że tak dużo osób zaangażowanych jest w tą organizację tego jarmarku bożonarodzeniowego. Że dzisiaj wyjątkowa przedświąteczna atmosfera na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki. Będąc 4 lata temu na jarmarku bożonarodzeniowym w Krakowie, pomyślałem sobie, czemu coś podobnego nie przenieść do Łukowicy. I tak właśnie zaczęła się historia jarmarków bożonarodzeniowych w naszej gminie. Dzisiaj również rozstrzygnięcie dwóch wspaniałych konkursów. Po raz pierwszy rozstrzygniemy konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową, konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową w Stroniu. Te ozdoby znajdą się na choince w budynku Urzędu Gminy. Również poznamy laureatów w konkursie szopek bożonarodzeniowych. Tutaj komisja również miała ogromny dylemat, kogo nagrodzić. Jeżeli chodzi o poziom wykonania szopek, jest on bardzo wysoki. Zachęcam właśnie do oglądania tych szopek, podziwiania i zachęcam od razu do udziału w konkursie szopek, jak również ozdób w roku przyszłym. Także dziękuję serdecznie wszystkim zaangażowanym w organizację tego jarmarku bożonarodzeniowego. Dziękuję wszystkim za przybycie i za rok już kolejny, piąty jarmark bożonarodzeniowy.